Wiosna to czas egzaminów w podstawówkach, gimnazjach i liceach. W kwietniu sprawdzian napisali już szóstoklasiści, a w tym tygodniu swoją wiedzę testowali uczniowie klas trzecich gimnazjów. Ponad 360 tysięcy uczniów w całej Polsce przez 3 dni zmagało się z pytaniami z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Jest piątek, 24 dzień kwietnia. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. W wiadomościach powiemy o kolejnej sesji radnych powiatowych. A także o policyjnym dronie, który prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie strzegł bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Ponad 360 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów w całym kraju, w tym prawie 9 tysięcy z Opolszczyzny, zdawało w tym tygodniu egzamin gimnazjalny. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Ułatwieniem dla uczniów jest to, że samego egzaminu nie można nie zdać. Jego wynik ma jednak kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Trzydniowy maraton testów i sprawdzianów rozpoczął się we wtorek egzaminem z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. W środę uczniowie zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, zaś całość zamknął czwartkowy sprawdzian wiedzy z języka obcego. I choć egzaminowi towarzyszyły lekki stres i obawy, że coś pójdzie nie tak, to pytani przez nas uczniowie i nauczyciele są zgodni. W tym roku poziom egzaminów nie był wygórowany. Część humanistyczna była dla uczniów wręcz zaskakująco łatwa, czyli inaczej mówiąc, tegoroczny egzamin to kaszka z mleczkiem. Jeżeli chodzi o język polski, ja uczę języka polskiego i z ciekawości zajrzałam od razu w ten sam dzień po południu, jak ten test wyglądał. Uważam, że był bardzo łatwy. No i potwierdzają to też uczniowie, większość uczniów, że był prosty. Przedmioty humanistyczne były ogólnie łatwe w tym roku. W części z języka polskiego uczniowie musieli m.in. napisać opowiadanie. Tym razem tematem była podróż, podczas której bohater stał się sławny. W części historycznej uczniowie musieli wykazać się znajomością głównie dwóch epok, starożytności i średniowiecza. Także matematyka w opinii naszych rozmówców w tym roku nie stanowiła trudnej przeszkody, nawet dla humanistów. Matematyka również była prosta, wręcz można powiedzieć, że za prosta i dużo błędów, dużo punktów można było stracić, bo były takie proste zadania, uczniowie się doszukiwali jakichś haczyków w zadaniach i tym podobnych. Matematyka była dość prosta, zadania były, tak jak Ala powiedziała, łatwe. Nieco więcej problemów sprawiła gimnazjalistom część przyrodnicza egzaminu. Z przyrodniczymi były małe problemy, większość osób tak uważa. Prawdziwym hitem egzaminu w części przyrodniczej okazały się zaleszczotki. Już w pierwszym zadaniu uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania o te stworzenia o jakże enigmatycznej i oryginalnej nazwie. Gdy tylko zakończył się egzamin, zaleszczotki opanowały internet, a my spieszymy wyjaśnić, że zaleszczotki to małe pajęczaki, które gimnazjalistom dostarczyły jednak sporo wrażeń w trakcie testów i po nich, gdy w internecie wywiązała się gorąca dyskusja. O ile znajomość zaleszczotek mogła nawstręczać uczniom jakichś problemów, o tyle ostatni egzamin z języka obcego nie dostarczył już tyle emocji. Widziałem, że dzieci też bardzo szybko wychodziły i powiedziały, że był łatwy. A jak wyglądają przygotowania do najważniejszego egzaminu w gimnazjum? Te przygotowania są już od pierwszej klasy, tak? To znaczy realizujemy podstawę programową, pracujemy z dzieciakami, no a w trzeciej klasie od początku, ja mówię za siebie o języku polskim i w imieniu koleżanek polonistek, rozwiązujemy z uczniami przykładowe testy. Także te przygotowania są naprawdę takie intensywne. No a tuż przed egzaminem, te ostatnie 2 tygodnie, to już jest po prostu armagedon. Cały czas pracujemy. Ostatnie miesiące to głównie są pod kątem właśnie tego egzaminu, czyli zadania z różnych tutaj działów, które no, muszą tutaj przygotować dzieci jak najlepiej do tego egzaminu. Z każdego przedmiotu mieliśmy jakieś testy próbne. Wcześniejsze takie przygotowawcze z polskiego pani nam zakupiliśmy właściwie cała klasa ćwiczenia, także regularnie trenowaliśmy. Z matematyki pani też cały czas powtórki dawała, ogólnie wszyscy nauczyciele się przykładali do tego, żeby nam dobrze poszedł. A czy poszedł dobrze, okaże się już 19 czerwca. Egzaminu gimnazjalnego nie można poprawić, jego wyniki będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. W środę obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w Nysie, na ulicy Krzywoustego, pracownicy spółki Ekom prowadzili zajęcia dla najmłodszych. W formie gier i zabaw dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli poznawały tajniki recyklingu i segregowania odpadów.
W akcji prowadzonej w centrum miasta brało udział kilka niskich podstawówek i przedszkoli. W sumie ponad 150 dzieci uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników spółki Ekom. Trzecie przez nas robione obsługa święta Dzień Ziemi. Jest to święto, które jest poświęcone edukacji, przypomnieniu, ale również nauczeniu małych dzieci, już takich nawet przedszkolnych, zachowań proekologicznych. Środowe zajęcia na świeżym powietrzu w szczególny sposób poświęcone były zielonej energii i gospodarce odpadami. Dzisiejsze święto jest poświęcone odnawialnym źródłom energii, czyli energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, odnawialnym źródłom energii. Przypominamy dzieciakom przy okazji, jak segregować, jak sortować śmieci, tak żeby łatwiej nam już w Domaszkowicach było z tych odpadów z powrotem zawrócić je na produkty, wytworzyć gotowy wyrób. Nie były to jednak suche wykłady i lekcje ekologii. Zajęcia były połączone z grami i zabawami w sposób aktywny, angażujący dzieci, tak by nie nudziły najmłodszych. Znaczy rozwiązywały test taki dotyczący źródeł odnawialnych, recyklingu. Następnie był taki pokaz przez panią dotyczący tego, gdzie, jak wrzucać, jak segregować śmieci. No i pokazane zostały także granulki, które są uzyskane po przetworzeniu pesetów. No i oczywiście pani też wspomniała, co się wytwarza z tych granulek. Uczyliśmy się o odpadkach, gdzie je wyrzucać, o recyklingu, co to są... Elektrownie różne i energia geotermalna. No właśnie, tak? I też jakie są najlepsze, oszczędne, na przykład jak na lodówkach reklamują to, jakie są najoszczędniejsze klasy i tak dalej, takie rzeczy były w ankiecie. I jakie są elektrownie różne, które są za darmo, do którego momentu są źródła ciepłe w ziemi. I jak widać, ta wiedza nie poszła w las, bo uczniowie ze szkoły podstawowej numer 5 jednym tchem potrafią powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby oszczędzać prąd i wodę. Jak ładujemy telefon, zaraz wyłączać, nie mieć cały czas włączonego na przykład laptopa do prądu, nie korzystać cały czas z telewizji, a wodę to, że na przykład jak się zmywa naczynia, żeby woda nie była cały czas bieżąca, tylko zgaszać dopiero jak się puka, to żeby ją włączać. Ważna jest ochrona środowiska? Tak. A dlaczego? Ponieważ przez to, że gdybyśmy nie ochraniali środowiska, nasza ziemia byłaby brudna, zanieczyszczona, byłyby różne pyły i gazy w powietrzu i nie byłoby świeżego tlenu. A jak wy się możecie przyczynić do tego, żeby to środowisko chronić? Segregować śmieci. Segregując odpady. Jak ta segregacja wygląda? Odpowiednie śmieci wrzucamy do odpowiedniego koloru pojemników. Robicie tak w domu? Tak! I nie boją się żadnego pytania związanego z segregacją, nawet takiego, na które odpowiedź niejednemu dorosłemu sprawiłaby nie lada kłopot. Nawet podchwytliwe pytania, gdzie wrzucić kartonik po mleku, odpowiedź pada do żółtego, do plastiku. Wiedzą dzieciaki, że to nie jest tylko kartonik, ale również folia i metal w środku, czyli jest to wielomateriałowy odpad. Zajęcia takie jak na deptaku na ulicy Krzywoustego odbywają się również w szkołach, które stawiają na promowanie proekologicznych postaw wśród najmłodszych. Podobnych zajęć nigdy za wiele, mówi Aleksandra Muniak-Niewiadomska, nauczyciel ze szkoły podstawowej numer 5. Takie zajęcia w zasadzie organizujemy także w szkołach, bo one bardziej trafiają do dzieci. Są taką namiastką praktycznego działania, więc na pewno wyjście jeszcze poza teren szkoły też jest dobrą formą. Dzień Ziemi na świecie jest świętem obchodzonym od 1970 roku. W Polsce od 1990. Jego celem jest przede wszystkim wpajanie świadomości wspólnej odpowiedzialności za ziemię. Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wraz ze Stowarzyszeniem Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne dla Zwierząt organizują zbiórkę darów na rzecz potrzebujących zwierząt będących pod opieką stowarzyszenia. Potrzebne są karma mokra i sucha dla kotów i psów, żwirek, koce, zabawki, miski, smycze oraz ręczniki papierowe, wata, gąbki do mycia naczyń i podkłady higieniczne. Dary można składać w wyznaczonych do tego kartonach znajdujących się w budynkach uczelni przy portierni.
Dwie kamery oraz stacja meteorologiczna zostały zamontowane na maszcie zlokalizowanym na budynku Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Kamery skierowane są na południowy wschód i południowy zachód, prezentując widok jeziora Nyskiego wraz z częścią plaży. Na dalszym planie można dostrzec takie miejscowości jak Biała Nyska czy Koperniki, wraz z panoramą głównych szczytów gór opawskich. Dzięki kamerom i stacji możemy w każdej chwili dowiedzieć się, ile osób przebywa nad akwenem, a także dzięki prognozie pogody, czy warto w ogóle wybrać się nad jezioro. Obrazy z kamer dostępne są na stronie internetowej www.nysa.pl po kliknięciu w baner Kamery Online. Dzisiaj odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Radni przyjęli m.in. sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Sesja przebiegała spokojnie, choć nie obyło się bez drobnych kontrowersji. Szczegóły w naszej relacji. Szósta sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godzinie 12. Jednym z głównych punktów było przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2014. Sesja, można powiedzieć, była taka bardziej normalna, bez większych emocji, z racji tego, że były to dwa punkty związane z corocznymi sprawozdaniami. Jeden dotyczył Powiatowego Urzędu Pracy, czyli działalności Powiatowego Urzędu Pracy, jak również ich informacji dotyczących sytuacji bezrobociu na rynku nyskim. Ono się niewiele zmienia, no my nie możemy powiedzieć, że jest bardzo dobrze, ani dobrze. Jest średnia sytuacja, ciągle jest to w granicach 14% bezrobocia globalne, z tego też jest duży procent bezrobocia młodzieży. No duży procent zauważyliśmy wśród osób powyżej 50 roku życia. No i też jest dość duża tak zwana emigracja, czy zewnętrzna, czy wewnętrzna, ale to jest. No i tutaj była dość duża dyskusja na temat m.in. zmiany strategii w działaniu PUP-u i pójścia w kierunku dawania takich bonusów i takich możliwości, żeby mogła ta młoda grupa, to młode społeczeństwo tu pozostawać. Takim tematem, który wzbudził lekkie kontrowersje, było sprawozdanie Urzędu Pracy, ale my to przerabiamy od trzech kadencji. Możemy mieć różne zdanie na temat pracy Urzędu Pracy. Jakie to były kontrowersje? Dotyczące przede wszystkim tego, że tak naprawdę ze względu na sprowadzane środki my nie wytwarzamy miejsc pracy. To nie przekłada to się na powstawanie nowych miejsc pracy. Ale tak szczerze mówiąc, Urząd Pracy nie jest od tego. To rzeczywiście ściągają dosyć duże środki, próbujemy szkolić, próbujemy szukać rozwiązań jakichś alternatywnych, ale tak naprawdę miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych za rok 2014. Zapoznali się także z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016. Drugi temat to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. No, po części też związane z tym problemem, bo to chodzi o opiekę społeczną, o często wykluczone rodziny, rodziny, które mają kłopoty, starsze osoby, niepełnosprawne. Ale powiedzmy tutaj przy tym temacie, przy tej dyskusji bardziej zastanawiano się między innymi na temat roli rodzin zastępczych, czy dom dziecka, tak zwany publiczny, to jest to najważniejsze miejsce, czy raczej nie powinniśmy iść w kierunku, żeby te dzieci jednak były przy rodzicach, czy to własnych, czy też zastępczych, ale jednak przy jakichś osobach, które spełniają rolę rodziców. To jest taki trudny temat opieki społecznej, ponieważ mamy nakładane coraz większe obowiązki. Na tą opiekę idą naprawdę już niemałe środki w tej chwili. Zwiększanie zadań, zwiększanie takiej opiekuńczości, które nie zawsze dobrze się przekłada. Takim jednym z kontrowersyjnych na przykład tematów jest powierzanie roli rodziny zastępczej na przykład najbliższej rodzinie, która do tej pory nie kontrolowała, nie nadzorowała tego, co się dzieje w rodzinie. To jest taki temat, który się pojawia od wielu lat. To jest jeden z takich tematów, który jest kontrowersyjny. Nie? Niestety na to idą coraz większe środki i z tym możemy mieć w przyszłości problem. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie nadania honorowego orderu zasług dla powiatu nyskiego Promereor Nyskiemu Stowarzyszeniu Mówimy Nie Borakowi. Odznaczenie zostanie przyznane na święcie powiatu w czerwcu. Ma być okiem na niebie nyskiej policji i z powietrza patrolować teren powiatu. Lżejszy, mobilniejszy i tańszy w utrzymaniu od śmigłowca, dron z kamerami jeszcze w tym roku ma strzec bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.
Drony to bezzałogowe statki powietrzne, nie wymagające tego, by w trakcie lotu znajdowała się na ich pokładzie jakakolwiek załoga. Maszyny te zazwyczaj sterowane są przez pilota z ziemi. Na początku miały zastosowanie ściśle wojskowe i były wykorzystywane już podczas działań militarnych w Zatoce Perskiej i w wojnie na Bałkanach w latach 90. W wojsku na początku wykorzystywane do obserwacji, z czasem zaczęły wykonywać zadania ofensywne. W latach 90. i na początku trzeciego milenium drony były kilkunastometrowymi konstrukcjami o kształcie samolotu. Obecnie miniaturyzacja pozwala na to, żeby drona schować w plecaku i bardziej od samolotu przypomina on mały śmigłowiec. Zdalnie sterowane urządzenia nie są już kojarzone tylko z wojskiem i znalazły szerokie zastosowanie cywilne. Używane są do filmowania trudno dostępnych miejsc, dostarczają przesyłki czy nawet pizzę. Służą nawet gangsterom, którzy przez granicę przemycają nimi narkotyki. We Wrocławiu za pomocą drona był ostatnio prowadzony monitoring ruchu na zatłoczonych skrzyżowaniach. Takie obserwacyjny dron ma trafić również w ręce nyskiej policji. Zastanawialiśmy się na zarządzie powiatu, jak przysporzyć większe możliwości oddziaływania i reakcji naszej nyskiej policji. Szukamy innowacyjnych rozwiązań, nie tylko na tej typowej niwie inwestycyjnej, czy też funkcjonowania bieżącego samorządu powiatu, ale też i wsparcia bezpieczeństwa mieszkańców w tym zakresie. A tym wsparciem trzeba przyznać, że innowacyjnym będzie właśnie dron, którego powiat chce kupić policjantom. Decyzja już zapadła, a maszyna ma trafić do funkcjonariuszy jeszcze w tym roku. Na poprzednim konwencie wójtów i burmistrzów przedstawiłem ten nasz pomysł, spotkał się z entuzjazmem, więc na pewno dron zostanie zakupiony w tym roku przy wsparciu, drobnym wsparciu wójtów i burmistrzów. Ale nie tylko, bo jak przyznaje oficer prasowy Nyskiej Komendy, drona można wykorzystać także do monitorowania natężenia ruchu w takie dni jak na przykład 1 listopada. Przede wszystkim to pierwszy dron w naszej policji, w garnizonie opolskim. No widzimy kilka zadań dla tego urządzenia, między innymi poszukiwania osób zaginionych, chociażby przypadek z ubiegłego roku, kiedy to wszczęliśmy poszukiwania za dzieckiem, które zgubiło się na terenie Jeziora Nyskiego. Chodziło samo po polnometowym, kiedy rodzice spożywali alkohol. To na pewno pomoże nam tereny przywodne, tereny górzyste, tutaj głuchołazy. Także na pewno pierwszym i głównym zadaniem właśnie poszukiwanie osób zaginionych. Zresztą zadania dla przyszłego nabytku policji można mnożyć bez końca. Kolejnym zadaniem będzie lokalizacja plantacji marihuany. Bardzo ciężki dostęp do tych plantacji, bo to często w uprawach kukurydzy, ale nie tylko lokalizacja tych plantacji, jak również dotarcie do osób, które są za to odpowiedzialne. Pościgi za kierującymi, kiedy to policjanci powinni odstąpić od tego pościgu, bo stwarza on niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. I tutaj też chociażby nakreślony kierunek ucieczki tego sprawcy. Daniel Palimonka, pomysłodawca zakupu drona, wskazuje jeszcze inne zastosowania, do których przyda się podniebne oko. Monitorowaniu i zabezpieczaniu imprez masowych, bo wiemy doskonale, że tysiące ludzi są nad jeziorem, kiedy mamy festiwale ognia i wody od samego rana, więc patrolować przy użyciu takiego drona jest o wiele łatwiej i sprawniej. Tam, gdzie może być potrzebny 10 policjantów, wystarczy jeden dron i szybko analizuje zagrożenie i tam jest wysyłana policja. Z tym, że na tegorocznym festiwalu Ognia i Wody dron jeszcze nie zagości. Choć zakupu można dokonać praktycznie od ręki, to trzeba czasu na wyszkolenie policjantów w obsłudze maszyny. Najważniejsze są uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i certyfikowanie po pierwsze urządzenia, a także przeszkolenie co najmniej 2 policjantów, bo wiadomo, obsługiwać może jedna osoba, natomiast w momencie, kiedy druga byłaby na urlopie czy też na zwolnieniu, no ktoś musi ją zastąpić. Dlatego też te sprawy formalne mogą potrwać około 3-4 miesiące. Jest zatem szansa, że dron w warunkach polowych w Nyskiej Policji będzie wykorzystywany jeszcze z końcem lata. Koszt zakupu urządzenia i przeszkolenia obsługującego go personelu to 20 000 zł. Nyski dron będzie trzecim, jaki posiada policja w Polsce. Pierwszy funkcjonuje w Bielsku-Białej, drugi w Komendzie Stołecznej Policji. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie zapraszamy już w najbliższy wtorek. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego weekendu.